Szanowni, chciałem omówić trzy ważne nowe pojęcia, mianowicie pojęcie toru, pojęcie drogi i pojęcie wektora przesunięcia. No one wszystkie związane są z tym, czym będziemy się zajmować przez kolejne kilka lekcji, mianowicie z badaniem ruchu. I najprościej, jeżeli można sobie to wyobrazić, to wziąłem mapę Google Maps, mapę okolic zresztą Zalesia Górnego. I w ten oto sposób, nie wiem czy wiecie, można Google Maps poprosić o to, żeby wyznaczyło trasę dla samochodu. Można też oczywiście poprosić, żeby wyznaczyło trasę pieszą, jak się tak naciśnie. Widać, że ta trasa jest inna. Ale my na razie będziemy chcieli przejechać samochodem. No i teraz, a więc chodzi o to, że jakieś ciało, no w tym wypadku my w tym samochodzie, poruszamy się od Głoskowa do szkoły podstawowej Eureka w Zalesiu Górnym. No i co to jest tor? No tor to jest to, co tu jest właśnie narysowane. Fachowo tor to jest zbiór punktów, w których było ciało w czasie trwania ruchu. Ten samochód z nami był w czasie, kiedy przejeżdżał z Głoskowa do szkoły podstawowej Eureka, we wszystkich tych punktach zaznaczonych niebieską, grubą kreską. Oczywiście tory pomiędzy Głoskowem a Eureką mogą być różne. No i weźmy sobie na przykład, co nam Google wybierze, jakbyśmy chcieli pojechać rowerem. No może nam wybrać na przykład taki tor. O, prawda? Albo taki tor. Albo taki tor. No, dwa punkty, punkt początkowy Głosków i punkt końcowy szkoła podstawowa Eureka, mogą być połączone różnymi torami. Druga rzecz to jest droga. Droga to jest długość toru. Długość toru. No i Google nam podpowiada tutaj, o ten tor narysowany teraz na niebiesko ma długość 7,2 km. A gdybyśmy wybrali ten tor, to on miałby długość 8,2 km. A ten ma długość 7,3 km. No i w końcu trzecie ważne pojęcie to jest wektor przesunięcia. To jest wektor, który zaczyna się, którego początek znajduje się w Głoskowie, a koniec w szkole podstawowej Eureka. Innymi słowy, jest to wektor, którego początek znajduje się tam, skąd ruch się zaczął, w początku toru, a koniec znajduje się w końcu toru. No i zauważcie, że dla wszystkich tych trzech różnych torów, ten wektor przesunięcia jest taki sam. Tory są różne, drogi są różne, a przesunięcie jest takie samo, no bo za każdym razem wystartowaliśmy z Głoskowa, a skończyliśmy w Eurece. No i tu zrobiłem zrzut ekranu i jeszcze raz namalowałem to, o czym właśnie mówię. Innymi słowy, no, to jest tor, zbiór punktów, w których znajdowało się ciało w czasie ruchu. To jest długość tego toru. Tu jest ta opcja samochodowa, więc Google wybrał nam jedną drogę, 7,3 km. Słabo widać trochę. Natomiast wektor przesunięcia to jest wektor, który zaczyna się na początku ruchu, w punkcie początkowym. Spróbujmy nazwać ten punkt początkowy A na przykład. Zaraz napiszemy. Dobrze. Nazwijmy ten punkt początkowy A. A punkt końcowy B. No więc wektor przesunięcia zaczyna się w A,
a kończy w B. To są trzy pojęcia, których będziemy używać w czasie kolejnych lekcji, więc dobrze by było, żebyście byli z nimi za pan brat. Poznali je i się z nimi zaprzyjaźnili. Dziękuję bardzo.